Cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole. Dzień dobry pani sekretarz. Dzień dobry państwu, dzień dobry pani. Einen wunderschönen guten Morgen. W sobotę roczny zjazd delegatów TSKN w Zakrzowie. Po co są takie zjazdy? Podsumować działalność? Pokazać jakie plany na kolejne lata? Zebranie roczne, zebranie sprawozdawcze to obowiązek każdej organizacji, każdego stowarzyszenia. My jesteśmy nie tylko stowarzyszeniem, ale także organizacją pożytku publicznego, także normalne, coroczne zebranie, obowiązek sprawozdawczy. Gdybyście mieli państwo właśnie podsumować te ostatnie miesiące, bo też były dość trudne, dla nas wszystkich zresztą, prawda? To co by było takie najważniejsze? Najważniejsze, że dalej działamy. Zebranie sprawozdawcze, które jutro, przepraszam, w sobotę odbędzie się w Zakrzowie, podsumować będzie rok 2019. Trochę wyjątkowej sytuacji. Normalnie zebranie miało odbyć się w miesiącu maju ze względu na sytuację pandemiczną. Może odbyć się dopiero teraz, ale i tak bardzo cieszymy się, że może odbyć się w formie stacjonarnej. W takiej formie, w której zobaczymy naszych delegatów, w której będziemy mogli normalnie rozmawiać, oczywiście zachowując wszystkie wymogi, zachowując odległości. Dla wszystkich delegatów mamy przygotowane maseczki, także na pewno zachowane będą wszystkie reguły, ale najważniejsze to jest podsumowanie roku 2019, ale też rozmowa o roku 2020. Zatwierdzać będziemy plan pracy, chociaż już jesteśmy właściwie ponad połowa tych zadań już została zrealizowana. No właśnie, bo mamy sierpień, więc plany na 2020 rok już powinny się urzeczywistniać. I urzeczywistniają się. Ten rok jest wyjątkowy nie tylko ze względu na sytuację pandemiczną, ale również ze względu na to, że jest to dla nas rok jubileuszowy. 30-lecie TSKN. Tak, rozpoczęliśmy uroczystości jubileuszowe Mszą Świętą i spotkaniem w Olesie. Tak symbolicznie chcąc pokazać, że bardzo ważne jest również dla nas to, że po reformie administracyjnej przyłączone zostało do Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Niemców na Śląsku Opolskim stowarzyszenie, które obejmowało swoim obszarem teren byłego województwa częstochowskiego od roku 1999. Stanowimy jedność. Chcieliśmy pokazać, że jest to dla nas ważne, że stali się wtedy naszą częścią, że razem od tego czasu promujemy, pielęgnujemy język, kulturę niemiecką i bierzemy odpowiedzialność za nasz region. No ale pandemia trochę planów pewnie pokrzyżowała, prawda? Pamiętam, że miało być sporo projektów, one były przesuwane, jakoś ograniczane. Jak to było z tym? Zmieniła dużo projektów. Takie projekty, które już działy się, chociażby konkurs wiedzy o mniejszości niemieckiej, konkurs, który był po eliminacjach szkolnych, mieliśmy w formie stacjonarnej mieć finał. Odbył się w trybie online, został przygotowany specjalny, dostępny tylko przez godzinę test, który finaliści rozwiązywali i na tej podstawie wyłoniliśmy zwycięzców. Oczywiście, aby móc w zmienionej formie konkurs ten przeprowadzić, musieliśmy mieć zgodę naszych instytucji finansujących, czyli zarówno Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, jak i strony niemieckiej, bo dwie instytucje finansowały to zadanie. Konkurs recytatorski musieliśmy przeprowadzić w zupełnie innej formie. Ja przypomnę, że w połowie miesiąca marca byliśmy w części gmin po eliminacjach gminnych, czyli osoby, które zwyciężyły w eliminacjach szkolnych, brały udział w eliminacjach gminnych, czekały na eliminacje rejonowe i finały, które tradycyjnie organizowaliśmy, ale biorąc pod uwagę bezpieczeństwo dzieci i sytuację, nie mogliśmy w takiej formie kontynuować zadania, a też nie chcieliśmy przekładać tego zadania na jesień, bo wiadomo, że nie wiemy, co będzie. Przeprowadziliśmy ten konkurs w zupełnie zmienionej formie. Po otrzymaniu zgody instytucji finansujących poprosiliśmy uczniów, dzieci, młodzież o przysyłanie do nas filmików, w których nagrywali recytację już tylko jednego wiersza w języku niemieckim. To są już takie działania kulturalne. Ja bym chciała dopytać o tę działalność społeczną.
Mm-hmm. Jak ona się zmieniła? Działalność społeczna zmieniła się w dużym zakresie. Nie mogliśmy normalnie przeprowadzić wielu naszych zadań, chociażby wycieczki, które odbywały się teraz. Nie mogliśmy zorganizować kolonii dla dzieci i młodzieży. Nie zorganizowaliśmy również półkolonii piłkarskich, które były. Zmieniliśmy formę. Zamiast wycieczek wydajemy spacerownik, przewodnik polsko-niemiecki po naszym regionie. Dzieciaki, które grają w piłkę, nie przyjechały na półkolonię, ale otrzymały takie pakiety piłkarskie, łącznie z instrukcją, z zadaniami, które mogły wykonywać w formie ćwiczeń w domu. A do końca roku co się będzie działo? Do końca roku nasze koncerty powiatowe, które organizowaliśmy w wybranych miastach powiatowych, też nie będą miały takiej formy, jak było zaplanowane jeszcze na początku tego roku, czyli nie będą to koncerty open air, w czasie których ludzie gromadzą się i spotykają. Koncerty przygotowujemy jako nagrania, które będziemy publikować jesienią online. Będą one dostępne w internecie, będziemy również starali się, aby jak najwięcej osób w ten sposób uczestniczyło w tych wydarzeniach. Czyli na zjeździe delegatów, delegaci, no właśnie, mogą wysłuchać o tej działalności, która się działa, tak? Czyli kultura, kwestie społeczne, ale chyba też takie polityczne, prawda? Bo być może kwestia nauczania języka mniejszości, prawda? To też taki problem palący dla was. Kwestia nauczania języka to dla nas jakby podstawa naszego działania. Język to część naszej tożsamości, język to ten nasz skarb, o który musimy dbać, biorąc pod uwagę, że do 1989 roku nie tylko nauczanie języka niemieckiego było zakazane, ale również nie można było w przestrzeni publicznej używać języka. Mamy dwie generacje osób, które właściwie wyrosły bez języka niemieckiego. Od 30 lat staramy się to odbudować. Nauczanie języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej jest dla nas podstawą i fundamentem. Niestety ze względu na inną niż poprzednią interpretację prawa bardzo dużo osób wycofuje swoje deklaracje w siódmej, po szóstej klasie, tak aby na koniec ósmej klasy młodzież mogła zdawać egzamin z języka niemieckiego jako języka obcego. Czy to też jeden z tematów na zjeździe będzie, tak? Na pewno o tym będziemy rozmawiać, chociaż tutaj czujemy się już bezsilni, ale podejmowane są inne działania, aby młodzież mogła w większej niż to w szkołach jest proponowane ilości uczyć się języka niemieckiego. Mhm. Pani sekretarz, ostatnio w mediach słyszymy o zarzutach Solidarnej Polski, polityków Solidarnej Polski, którzy no właśnie mówią, że mniejszość niemiecka zorganizowała sobie wystawę w muzeum i to ma być początek waszej kampanii wyborczej. Jak pani to komentuje? No trudno mówić o kampanii wyborczej akurat w czasie, kiedy jesteśmy za wyborami. Za nami wybory parlamentarne w ubiegłym roku. To jest promocja działaczy w ten sposób. Zorganizowaliśmy wystawę w ramach kampanii informacyjnej Mniejszość niemiecka ma wartość. Kampanię tę rozpoczęliśmy w ubiegłym roku, chcąc pokazać, że osoby, które są członkami mniejszości niemieckiej, to społecznicy, to osoby w różnym wieku, nie tylko jak część osób myśli w wieku takim już dojrzałym, to są osoby młode, w średnim wieku i dojrzałe. To są zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Osoby, które mają swoje pasje, osoby, które udzielają się społecznie, które budują społeczeństwo obywatelskie i po prostu biorą odpowiedzialność za to, jak wygląda życie w małych miejscowościach, w średnich miejscowościach i w całym województwie. Kampania służy pokazaniu temu, że nie trzeba wstydzić się tego, że jesteśmy członkami mniejszości, ale skierowana jest do większości, aby pokazać, że inność to nie znaczy obcość, że nie trzeba się ludzi z mniejszości bać, że warto pokazywać
to, co w nas innego, co jest bogactwem. Uważamy, że mniejszość niemiecka jest naprawdę wartością dodaną. Język niemiecki, kultura niemiecka to czynnik, który w obecnych czasach nie tylko zachwyca gości z zagranicy, ale również przyciąga inwestorów. Radny sejmiku Tomasz Gabor już miał złożyć interpelację w tej sprawie, w której dopytuje o finansowanie tej wystawy. Jak to wygląda? Prawem radnych jest pytać. Radny złożył interpelację, odpowiednie służby udzielą mu informacji. Dla Państwa informacji powiem, iż w ubiegłym roku kampania była finansowana jako projekt, który złożyliśmy do Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Otrzymaliśmy dofinansowanie ze strony polskiej, otrzymaliśmy również dofinansowanie ze strony niemieckiej. Wszystko jest jawne i transparentne. W tym roku na drugą część kampanii, bo kampania tegoroczna to druga część ubiegłorocznej, otrzymaliśmy dofinansowanie ze strony Polskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, ze strony niemieckiej, jak również ze strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego w ramach otwartego konkursu ofert na działania mające na celu popularyzację kultury mniejszości narodowych i etnicznych. Wszystko jest jawne, transparentne. Jesteśmy organizacją pożytku publicznego. Nasze sprawozdania finansowe dostępne są zarówno na naszych stronach internetowych, jak i na stronach Ministerstwa Finansów. Kto pyta, nie błądzi. Prawem ludzi jest pytać. A my zapraszamy do Muzeum Śląska Opolskiego na wystawę. Zapraszamy również na naszą stronę internetową www.skgd.pl. Zapraszamy do oglądania filmików o osobach, które są twarzami naszej kampanii, które naprawdę robią bardzo dużo dobra dla mieszkańców naszego regionu. Bardzo dziękuję za to spotkanie. Sekretarz TSKN-u Zuzanna Donat-Kasiura była dzisiaj z nami. Kłaniam się. Dziękuję pięknie. W cztery oczy. Poranna rozmowa. Radio Opole.